Cześć kochani, witam Was w ostatni dzień tego roku 2022 i wkraczając w 2023 większość z nas robi sobie podsumowanie tego roku, który właśnie dobiega kresu, który kończy swój cykl i tak myślę sobie, kurczę, jak spojrzę, może ja teraz zrobię takie podsumowanie, co mi się w tym roku przydarzyło. Był to zdecydowanie rok transformacji mojego życia, przewartościowania totalnie wszystkiego, odrzucenie tego, co było nieprawdziwe, co było właśnie taką przykrywką, co było niezgodne ze mną, z moimi wartościami, co ze mną w ogóle nie rezonowało i co moje ciało bardzo odczuwało. To też nauczyłam się z nim komunikować, z tym moim ciałem, żeby zaufać mu, że ono mówi, to jest dla ciebie okej, to nie jest dla ciebie okej, i jaki spokój też mnie ogarnia, wiedząc, że gdy zaufam sobie, swojemu ciału, to wszystko będzie dobrze. Jak wiele rzeczy się pozmieniało w moim życiu, ile doświadczyłam, ile się nauczyłam, w ogóle to jest niesamowite. Jeden rok, a jakby się w nim zawarło, kurczę, 10 lat i to jest niesamowite, niebywałe. Ja się cieszę, bo ja kocham doświadczać, kocham uczyć się nowych rzeczy, poznawać i kiedyś wydawało mi się to takie tylko dla niektórych, że to nie dla mnie, że nie zasługuję, że nie jestem godna. I tak, kiedy powoli odklejam te moje przekonania, te programy, jak takie plastry, wiecie, lubię to porównywać do takiej zabawki, do jakiejś takie żelowe zabawki, moje dzieci miały. I się tak rozciągało, one były jak takie żelki i jak spadły na dywan, to się nagle okazywało, że ile tam w tym dywanie siedzi rzeczy, bo tam się przyklejało do tych żelków tak wszystko i tak sobie myślę, że teraz mam taką żelkę i tak odrywam od siebie właśnie, odklejam te wszystkie brudy jak z tego dywanu, tak z siebie właśnie te programy, to co mi tam kiedyś grano i ja uznałam, że to jest moje i że tak funkcjonuje świat, bo wszyscy tak robią i obserwowałam, jak w danych sytuacjach zachowują się ludzie i uznawałam, że tak właśnie trzeba, należy robić, bo takie są reguły gry tutaj. Kurczę, bo nikt nas nie uczy, że my możemy ustalać własne reguły gry w tej rzeczywistości. Więc tak w tym szybkim podsumowaniu mojego roku, na koniec chciałabym Wam życzyć, żebyście i Wy zaufali sobie, żeby do Was przychodziło wszystko z lekkością, byście nie bali się zmian, bo zmiany są cudowne, cudowne, pozwalają nam się wznosić, rozwijać się i iść dalej, i następuje taka błogość, bo w końcu po to przechodzimy tutaj na ten świat, żeby doświadczać i rozwijać się, a nie możemy tego zrobić, jeśli będziemy bać się zmian. Więc życzę Wam, żebyście tych zmian właśnie dokonywali z ogromną lekkością, cieszyli się z nich i patrzyli, spojrzeli, mogli spojrzeć potem wstecz i powiedzieć: wow, warto było, bo każda zmiana później powoduje to, że spojrzymy w tył, co było kilka lat temu, przypomnijcie sobie, a gdzie jesteście teraz i ile zrobiliście przez ten czas, ile wykreowaliście cudownych rzeczy, bo niestety nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, jak będzie nasze życie wyglądało, a niekiedy, kiedy kierujemy się umysłem, chcielibyśmy wiedzieć, żeby mieć kontrolę i poczucie bezpieczeństwa, co też nam się tam przydarzy, ale nie, niech to będzie dla nas niespodzianką. Co cudownego nam się przydarzy w tym 2023 roku? Ja już wiele planów mam, z pewnością się spełnią, zrealizują, a ile jeszcze mnie czeka fantastycznych możliwości!